rzeczywiście, no proszę zwrócić uwagę, że jakby wystarczy rzucić okiem na mapę, żeby zrozumieć, że to, co się dzieje teraz na południu, może zaraz się dziać na północy. Mamy sytuację, w której połowę mieszkańców Rygi, stolicy Łotwy, to są Rosjanie, prawda? I mniej więcej takie same są proporcje w całym państwie. W Estonii mniej więcej podobna jest sytuacja i tam też były takie mikronapięcia z tą mniejszością rosyjską. Mamy przesmyk suwalski. Organizowanych Armenii i tak dalej, możemy tutaj mnożyć. No, Polska nie jest przygotowana i nie będzie w ciągu najbliższej dekady przygotowana do jakiegokolwiek konfliktu na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim i próba zmiany percepcji, czyli obniżenia progu wejścia do wojny z Rosją dzisiaj, no moim zdaniem jest delikatnie mówiąc sprzeczna z polską racją stanu. Ja się zgadzam z tym, że Polska w tej chwili nie ma zdolności, natomiast problem polega na tym, że ma jak najbardziej na to pieniądze, żeby mieć te zdolności i rzeczywiście nie rozumiem, dlaczego polskie elity nie potrafią tego zrobić, bo naprawdę, no, Izrael, mówię, ma mniejsze PKB niż my i ma siły zbrojne i niech mi tylko nasi widzowie nie mówią, że Amerykanie im za wszystko płacą, bo Amerykanie mają bardzo krótką smycz na państwo Izrael w zakresie współpracy wojskowej i to są naprawdę polskie mity. W tym zakresie i potrafią, może po prostu nie potrafimy się organizować. Oczywiście to występuje. Już począwszy od roku 1967 roku, wojny sześciodniowej, zwycięskiej dla Izraela, Amerykanie zaczęli wspierać dyplomatycznie, finansowo, militarnie państwo Izraela. Kulminacją też w następnych latach była wojna na Jom Kippur